Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Dzisiaj pod lupę sobie weźmiemy dowódcę Janisa Sanna. Zanim go odkryłem, byłem pewien, że to kobieta, no ale okazało się inaczej. Jeśli chcemy go odkryć, musimy zbadać Lava 300, to jest czwartotierowy niszczyciel. No i po osiągnięciu 50% zbadania czołgu możemy właśnie odkryć tego dowódcę. Ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że to jest chyba pierwszy i jedyny charakterny, taki z charakterem dowódca, a zaraz powiem dlaczego. Miejsce urodzenia nieznane, Ioannis napiętnowany straszną blizną po dawnym wypadku lub bitwie, jest skrytym człowiekiem, skrupulatnie zasłaniając przed światem część ciała, w tym twarz, zachowuje dystans do reszty załogi i przełożonych. Choć jego osobista historia owiana jest tajemnicą, słynie z osiągnięć na polu bitwy. To sprawdzony żołnierz, który nawet z podbrankowych sytuacji wychodzi nie tylko cało, lecz do tego z pozytywnymi wynikami. Generalnie odkrywamy go na niszczycielu, a ja omówię teraz umiejętności, pięć umiejętności, które ma do wyboru. Pierwszy, na który nie mamy wpływu, to pociski odłamkowo burzące przeciwko pojazdom, uszkodzenia wrogich modułów zwiększone o 20%. W momencie, kiedy zrobimy drugi level, mamy do wyboru wściekły ogień, czas trwania pożaru silnika spowodowanego przez swoje strzały zwiększone o 5% i piroman podwaja szanse zapalenia silnika przez swoje strzały. No generalnie dla mnie wybór był oczywisty. W 5 sekund to tam może, zależnie od skuteczności pożaru, zabierze 100, 150, 200, a podwojona szansa na zapalenie silnika brzmi całkiem nieźle. W momencie, kiedy zrobimy trzeci poziom, mamy pociski odłamkowo burzące przeciwpiechotne, obrażenia załogi wroga zwiększone o 20%. No i czwarty perk to jest karm płomienie. Czas przeładowania zredukowany o 50% na 30 sekund po zapaleniu swojego silnika. Niech się pali. Czas przeładowania zredukowany o 20% na 30 sekund po zapaleniu się silnika. Generalnie wolę podpalać czyjeś silniki niż swoje, także dlatego wybrałem niech się pali. No i generalnie wybór był słuszny, bo dużo częściej ja podpalam niż sam zostaję podpalony. No chyba, że gram Challengerem 1, który jest bugowany, ale to jest zupełnie inna historia, o której nie warto wspominać. No i piąty perk to jest środek tarczy, dokładność zwiększona o 10%. Pograłem trochę tym dowódcą. I generalnie zastanawiałem się, gdzie go mogę włożyć. W zasadzie są dwa w miarę racjonalne wybory, na których się ten dowódca dobrze sprawi. Pierwszy to jest każdy czołg, który za główną broń ma pociski odłamkowo burzące, czyli haeki, ponieważ podwajamy swoją szansę na podpalenie. I tutaj grałem nim z 20-30 bitew Challengerem i niestety podpaliłem chyba tylko raz albo dwa, czyli w zasadzie zmieściłem się w średniej swoich podpaleń, niezależnie od dowódcy, ale grałem na nim Skorpionem, który ma załadowane haki jako standard i nie ma innych. No to dużo częściej, naprawdę dużo częściej podpalałem. To oczywiście zdwojona szansa nie oznacza, że będziemy podpalać nie wiadomo jak często, ale dość często. No i drugi. Nie sprawdzałem, ale uważam, że może się tam sprawdzić, jest artyleria, która łupie hejkami, ponieważ wszystkie podpałki i tak dalej to jest dodatkowy damage i uprzykrzenie życia drużynie przeciwnej. A w tym odcinku to w sumie wszystko. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To zarąbiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, Bane.